Dzień dobry, witam Was serdecznie w bibliotece. Mam nadzieję, że pamiętacie jej nazwę, chociaż długo, ale warta zapamiętania. Wojewódzka Biblioteka Publiczna imieniem Hieronima Łopacińskiego. Zanim przedstawię Wam książkę, o której dzisiaj będziemy mówić, pokażę Wam, jak będzie wyglądał nasz bohater. Muszę Wam przyznać, że odwiedził mnie wczoraj w domu. Zaczynamy. Biała kartka. Flamaster, kredka, bądź dowolna rzecz, którą można coś namalować. Najlepiej na dwie ręce. Jedna kredka. Druga kredka. Jedna ręka, druga ręka. Rysujemy. Rysujemy, rysujemy dwie ręce na raz. Taki robimy zagmatwany obrazek. Dwie strony, w lewo, w prawo, w górę, w dół. Zobaczcie, na razie mamy takie mazaje. Ale teraz, gdy zrobimy jedną rękę i zrobimy drugą rękę, jedną nogę, drugą nogę, może jakąś grzyweczkę. Do tego teraz biorę czarny mazak, jedno czarne oko, drugie czarne oko i duży, wesoły uśmiech. Jak myślicie, co to takiego? Przedstawiam Wam bohatera dzisiejszego naszego spotkania. To jest pan Bałagan. Pan Bałagan, pokażę Wam teraz w oryginale, pochodzi z książeczki pod tytułem Pan Bałagan. To jest cała seria książeczek o różnych obowiązkach, emocjach. Napisał ją Roger Hargreaves. I teraz przeczytam Wam fragment tej książki i zobaczymy, czy taki pan Bałagan pojawi się też u Was w domu. Po pierwsze. Pan Bałagan był największym bałaganiarzem, o jakim kiedykolwiek słyszeliście. Był bałaganiarzem, ponieważ robił bałagan we wszystkim, czego się dotknął. Zawsze było można poznać, którędy przyszedł pan Bałagan, bo wszędzie zostawiał brudne ślady palców. O tak, pan Bałagan był bałaganiarzem z nazwiska i urodzenia. Zobaczcie, jakie brudne ślady po palcach. To dopiero początek. Pan Bałagan mieszkał w niezwykle zabałaganionym domu. Ze ścian obłaziła farba, w oknach brakowało szyb, brakowało również dachówek na dachu, kwiatowe rabatki zarastały chaszcze. Furtka do ogrodu kiwała się na urwanym zawiasie. Czy pan Bałagan choć raz w tym roku skosił trawnik? Oczywiście, że nie. Zobaczcie, to jest domek pana Bałagana. Komin krzywy, okna powybijane, zamiast trawnika bądź kwietnika sama trawa, drzwiczki przekrzywione, nawet chyba nie ma jak dobrze wejść do tego domku. Opowiem teraz dalszą historię pana Bałagan. Pan Bałagan bałaganił gdzie się dało. Któregoś rano obudził się, przeciągnął i stwierdził, że pójdzie na spacer. Za jego domem był las. Pan Bałagan ubrał się, zjadł śniadanie i wyszedł. Oczywiście od razu potknął się o grabie, które leżały u niego na podwórku, ponieważ nie były sprzątnięte. Dobrze, że nie nabił sobie guza. Poszedł przez las, szedł, już się bał, że się zgubi. I nagle zobaczył najśliczniejszy domek na świecie. Czysty, zadbany, z pięknymi oknami, dachem. Zaskoczyło go to. Również obejście wkoło domu było bardzo zadbane. Zobaczył, że wkoło chatki kręcą się dwaj panowie. Byli do siebie dosyć podobni. Jeden nazywał się Pan Czysty, a drugi Pan Schludny. To byli dwaj panowie, którzy razem pracowali i robili wspaniałe porządki.
Nie było żadnego okruszka ani żadnego kurzu nigdzie, gdzie się pojawili. Pan bałagan się najpierw zdziwił i zaczęli rozmowę. Pan bałagan powiedział, że jest panem bałaganiarzem, że wszędzie ma bałagan, a pan czysty i pan schudy powiedzieli, że to jest niemożliwe, żeby żyć w takim domku. Powiedzieli, że zaraz do niego jadą i posprzątają. On miał wątpliwości, no bo to on taki był. Lubił mieć trochę ten bałagan, nie lubił sprzątać, ale panowie powiedzieli, że nie ma mowy do niego jadą. Właśnie o takim samochodem zobaczcie. Gdy dotarli na miejsce, byli tak zaskoczeni i zdziwieni, że nie wiedzieli, od czego zacząć swoją pracę. Jeden pracował w domu, a drugi pracował w obejściu. Sprzątali, grabili, przycinali, podcinali, wyrównywali, odchwaszczali i kopali. Tak długo, aż podwórko i dom były zupełnie inne. Wycierali, szorowali, malowali, naprawiali, aż dom wyglądał tak. Miał prosty komin, czyste, ładne okna. Wkoło było pięknie zielono, trawnik wystrzyżony. Dopiero teraz widać, jaki pan bałagan miał kiedyś piękny dom. Gdy już wszystko było skończone, stwierdzili, że są bardzo zadowoleni. Pan bałagan się dziwił cały czas, jak to możliwe, że jego dom może tak wyglądać. Ale na tym pan czysty i pan schludny nie skończyli swojej pracy. Uwierzcie mi, że zabrali się też za pana bałagana. Złapali go pod dwie ręce, włożyli do wanny, nalali wody, wyczyścili, wyszorowali. Pan bałagan nie wierzył, że się zgodził na taką rzecz. I potem z pana bałagana pojawił się zupełnie inny stwór. Był mięciutki i pachnący i zupełnie inaczej wyglądał. Wszyscy się śmieli, wspólnie radowali, a pan bałagan stwierdził, że chyba musi zmienić nazwisko, bo już nie wygląda jak pan bałagan. Panowie się zaprzyjaźnili i wspólnie spędzali czasem czas. Taka to jest właśnie książeczka. Myślę, że jest bardzo zabawna, a taki pan bałagan nie w jednym domu czasami się pojawia. Trzeba wtedy do niego zajrzeć, trochę posprzątać, trochę ugładzić i pokój wasz albo jakieś pomieszczenie w domu zupełnie inaczej będzie wyglądało. Posłuchajcie, to jest seria w ogóle książeczek, która powstała, gdy panu Rogerowi urodzili się synowie. Któregoś rana usiedli razem przy śniadaniu i jeden z synów zapytał: tato, a jakie to są łaskotki? I od tego momentu pan Roger właśnie zaczął pisać te książeczki. Także zapraszam was do lektury. Zobaczcie, na przykład tutaj jest pan Wściubiaszek, pan Radosny, pan Bystrzak, ale też jest i mała mis. Zapraszam serdecznie, a takiego bałagana myślę, że możecie stworzyć sami. Dziękuję wam za to krótkie dzisiejsze spotkanie, pozdrawiam was serdecznie i zapraszam do następnego odcinka.